Pewna pani na Facebooku poruszyła problem chóru rosyjskiego, który zginął w katastrofie lotniczej, że nie powinniśmy tak ubolewać, ponieważ Rosjanie nam bardzo nieciekawie się zachowali podczas II wojny światowej. Chodzi o 17 września 1939, chodzi o Stalina i takie różne przykre sprawy. No, temat jest bardzo złożony, wywołuje bardzo wiele komentarzy. Co ja chciałem powiedzieć na ten temat? To wszystko prawda, że ucierpieliśmy od Rosjan, tylko trzeba rozróżnić Stalina i społeczeństwo rosyjskie, trzeba rozróżnić tych żołnierzy z Armii Czerwonej, którzy gwałcili, i tych żołnierzy, którzy walczyli, jednak walczyli przeciw Hitlerowi w pewnym momencie, bo się sytuacja zmieniła. Oczywiście wielcy gracze rozdzielali karty, grali po swojemu, a reszta musiała cierpieć. Przecież ci żołnierze, którzy nie mieli wyboru i musieli pójść do Armii Czerwonej, po prostu wykonywali rozkazy. Czy jeśli Polska zastosowałaby podobny układ do ataku na Czechy czy Słowację, że albo idziesz do wojska, albo kulka w łeb, a będąc w wojsku musisz wykonywać rozkazy i napadać na Czechy, ilu z nas by nie poszło? Więc to jest bardzo ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę. Kolejna rzecz, jest takie modne hasło: Bóg, honor, ojczyzna. Honor, ojczyzna. Bardzo ważne słowa. Właściwie teraz walczy się z ojczyznami. Walczy się tak. Unia Europejska walczy z pojęciem narodowości. Mamy być przemieszani w tyglu, mamy być wyrwani z korzeni, bo to służy dla elity globalnej. Natomiast Bóg. Z Bogiem to jest sprawa zupełnie osobna, ponieważ Boga znamy tylko poprzez religię, a religie są po to, żeby zastąpić rozwój duchowy. Więc Bóg, w naszym wypadku, wizję Boga z Kościoła katolickiego. Kościół katolicki to Watykan. I teraz takie pytanie do Państwa. Boimy się Putina, nie lubimy Putina. Putin chce Polsce źle, Polsce zagraża. Jesteśmy za Zachodem, jesteśmy za Bogiem w widzeniu watykańskim, jesteśmy za Watykanem. Mamy 2016 rok, prawie koniec roku. I jaka jest rzeczywistość? Czy to Putina banki są w Polsce, czy Rothschildów? Jeśli chodzi o Watykan, Watykan w czasie II wojny był z Hitlerem czy z Polską? Dzisiaj Watykan jest przeciw NWO czy za NWO? Dzisiaj Watykan jest za przyjmowaniem uchodźców czy przeciw przyjmowaniu uchodźców? Proszę sobie odpowiedzieć na te pytania i zaktualizować dane. Dziękuję bardzo za uwagę.